Poznaniu zostanie już jutro otwarty regionalny punkt konsultacyjny dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Koordynator ośrodka, ksiądz dr Artur Filipiak, jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Zacznijmy, proszę księdza, od tego, kto stworzył ten punkt i dla kogo? Może rozpocznę od pomysłodawcy tego punktu, bo to już jakiś czas temu taką ideę powstania w całej Polsce kilku takich punktów rzucił ojciec Adam Żak, szef Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie. No i my, to znaczy archidiecezja poznańska wspólnie z archidiecezją gnieźnieńską, bo kiedy ksiądz prymas dowiedział się o tym, że chcemy taki punkt otworzyć, bardzo też chętnie na to przystał, trudno się zresztą temu dziwić. Mhm. Także też przysłał swoich przedstawicieli, którzy będą pełnić te dyżury jako konsultanci. W sumie 5 osób, które są do dyspozycji tych osób zranionych. Czyli rozumiem, że to jest inicjatywa zarówno tutaj archidiecezji poznańskiej, jak i gnieźnieńskiej, tak? Wspólna. Tak, tak. Mhm. Tak można powiedzieć, że to jest nasza wspólna inicjatywa. Proszę powiedzieć, kto będzie w nim, w tym punkcie przyjmował, nie wiem, te zgłoszenia, telefony, w jakim zakresie będzie udzielana pomoc, czy to są w ogóle osoby przygotowane do pracy właśnie w takim punkcie, no bo wymagana jest, trzeba, można sobie wyobrazić, duża taka doza empatii, jakiejś delikatności, nie wiem, no, wyczucia, tak? No trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Mhm. I będą to osoby, które mają zarówno te kompetencje, o których pan wspomniał, empatię, wrażliwość, ale też są dobrze merytorycznie do tego przygotowane. To są pedagodzy, to są psychologowie, ludzie, którzy też na co dzień pracują z osobami w sytuacjach kryzysowych, ludzie, którzy też odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony dzieci i młodzieży. Także myślę, że są to osoby jak najbardziej właściwe osoby na właściwym miejscu. Mhm, przygotowane. W jaki sposób będzie można się kontaktować z tymi pracownikami punktu? Na dwa sposoby, to znaczy telefonicznie lub można też przyjść osobiście. Jest też podany adres mailowy, ale on służy raczej takiej podstawowej informacji, nie tyle rozmowie, tylko podstawowej informacji, dlatego jeżeli ktoś chce porozmawiać, to ma dwie drogi, albo telefonicznie, albo osobiście można przyjść do punktu, który się mieści przy ulicy Jeżowej 5 w Poznaniu. Wejście dla niezorientowanych, przypomnijmy, księże, że to miejsce też, rozumiem, seminarium, tak? Czy źle kojarzę? Nie, to nie jest seminarium. Aha, to nie bo Wieżowa jest tak mi się kojarzy w Poznaniu, Wieżowa, ale w innym miejscu, tak? Jest przy tej samej ulicy, ale Wieżowa 5 to jest budynek przychodni. Aha, czyli tam trzeba się znajduje prostu przychodnia. Tyle, że dla mniej zorientowanych właśnie wejście do tej przychodni jest od ulicy Zagórze, chociaż adres to jest Wieżowa 5. Aha, czyli, ale i tak z mostu, jadąc od centrum miasta, trzeba skręcić w prawo w ulicę Wieżową, tak, i wtedy jest szansa Wieżową tam i na rogu Wieżowej i Zagórza jest ten budynek, na drugim piętrze jest siedziba tego punktu. Tak, rozpoczynacie od jutra, te dyżury będą, rozumiem, co środę od 17 do 19, tak? Tak jest. Mhm. Może warto, ponieważ słuchają nas ludzie z całej Wielkopolski, a to będzie też telefon tutaj dla całej zachodniej, pewnie też części naszego kraju, czy północno-zachodniej i regionu zachodniego właśnie, więc warto, jeśli ksiądz pozwoli, podam może też numer telefonu 693 700 645, 693 700 645. Proszę księdza, w nazwie punktu jest sformułowanie dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Co to właściwie znaczy? Rozumiem, że nie chodzi tylko o ewentualne doznane krzywdy ze strony, nie wiem, kapłanów, tak? Tak, no po pierwsze chodzi o szeroko pojęte środowisko kościelne, ludzi związanych, tak to nazwijmy, instytucjonalnie z kościołem. To niekoniecznie muszą być księża, chociaż na pierwszym miejscu tak to się właśnie kojarzy. Po drugie, ten punkt jest adresowany nie tylko do osób, które bezpośrednio doświadczyły jakiejś przemocy seksualnej, ale także dla ich bliskich. Ktoś widzi, że coś się dzieje, coś tam mogło być i teraz chce zapytać, poszukać pomocy, gdzie mógłby się skierować, gdzie mógłby się udać. To jest też takie miejsce dla tych
dla tych osób. A tak jak pan wcześniej wspomniał, punkt jest dlatego właśnie regionalny, że on nie ogranicza się tylko tutaj do obszaru tych dwóch diecezji, które powiedzmy go organizują, ale jest adresowany dla osób tutaj zachodniej i północno-zachodniej Polski. Proszę księdza, zgłaszane sprawy mogą niestety dotyczyć osób w kościele też ważnych. Oby nie, ale mogą. Jak wygląda dalej procedura po zgłoszeniu takiego osobistego zranienia? Jak to przebiegać będzie w praktyce? To znaczy, my jesteśmy punktem takiego pierwszego kontaktu. Tak siebie definiujemy, tak siebie rozumiemy. Tak. Więc przyjście do punktu, zatelefonowanie do punktu nie jest jeszcze formalnym zgłoszeniem przestępstwa. My w tym formalnym zgłoszeniu możemy pomóc jak najbardziej, natomiast jeżeli taką wiedzę konsultant posiądzie, że chodzi o taką czy inną osobę, to oczywiście na mocy prawa jest zobowiązany, żeby to zgłosić zarówno do władz kościelnych, jak i do władz świeckich. Aha, do prokuratury. Czyli sam konsultant też, tak? Nie tylko... Jakakolwiek osoba, która posiądzie taką wiedzę, ma taki obowiązek, no tak, więc konsultant również. No ale proszę księdza, z drugiej strony jest też druga strona medalu jednak, bo trzeba w jakiś sposób rozeznać, tudzież zabezpieczyć się, nie wiem w jaki sposób, ale to jest pytanie właśnie, przed możliwymi pomówieniami, niesłusznymi oskarżeniami, bo przecież też tych nie brakuje, prawda? Znaczy my nie mamy takich narzędzi, żeby to weryfikować, dlatego będziemy kierować sprawę dalej do odpowiednich organów, które takie możliwości mają. Czy to jest delegat biskupa do spraw ochrony małoletnich, czy to są tutaj organy władzy państwowej. My jesteśmy od tego, żeby wysłuchać i nie zakładamy z góry, że ktoś kłamie, że chce komuś wyrządzić krzywdę. Zakładamy dobrą wolę tych ludzi, którzy przychodzą, będą przychodzić i tych ludzi, którzy będą telefonować. Natomiast weryfikacja tej historii, tej sytuacji będzie już należała do organów, które są wyposażone w odpowiednie ku temu narzędzia. No tak, to od tej strony takiej formalno-prawnej, ale też od tej strony takiej, nazwijmy to, pomocy społeczno, nie wiem jak to ująć, ale no takiej psychologicznej może nawet. Państwo, rozumiem, też będziecie w tym zakresie działać, tak? Czyli mówiąc krótko, jeśli ktoś ma coś, co nosi w sercu od lat, tak? I teraz wie, że może się tym w jakiś sposób podzielić albo szukać pomocy, bo chce jednak o tym komuś powiedzieć, coś z tym zrobić. Może niekoniecznie rozwiązać to prawnie, ale po prostu sam szuka pomocy psychologa na przykład, to co wtedy? Tutaj zwrócił pan uwagę na bardzo taką ważną rzecz, że nie chodzi tylko o tą stronę formalno-prawną. Chodzi najpierw o przyjęcie tego człowieka, o wysłuchanie go. Wiele z tych osób przez długie lata nosi w sobie tajemnicę, straszną tajemnicę. Przez jakiś czas myślą, że sobie z tym sami poradzą. Potem okazuje się, że sobie jednak z tym nie radzą, że trzeba o tym komuś opowiedzieć. I na szczęście coraz więcej osób też o tym mówi. To nie tylko dotyczy tutaj takich spraw związanych ze środowiskiem kościelnym, ale generalnie coraz więcej się o tym mówi i myślę, że dobrze, bo to przynosi jakieś ukojenie, że ktoś mnie zrozumiał, że ktoś mnie wysłuchał, że ktoś mnie wysłuchał z takim poczuciem, że no, ja nie chcę źle dla Kościoła, tylko chcę po prostu, żeby ktoś mi pomógł. I to jest jakby pierwszy krok. Jeżeli taka osoba, która się zgłosi, będzie potrzebowała wyrazić taką wolę, żeby podjąć jakieś jeszcze działania tutaj w kierunku terapii, to jesteśmy umówieni z psychologami, którzy są też do dyspozycji. To są jeszcze inne osoby niż ci konsultanci, którzy będą gotowi też te osoby przyjąć, porozmawiać z nimi, no i też rozeznać się w ich potrzebach tak już bardzo specjalistycznie. Czy jest jakiś element, jakieś pytanie, którego nie zadałem, na które chciałby ksiądz odpowiedzieć, albo może coś poszerzyć, jakiś wątek? Chciałem tylko powiedzieć, że myślę, że nawet gdyby się zgłosiła jedna osoba, to dla tej jednej warto. Bo tak na to patrzę, że liczy się człowiek i wszystkie takie pojedyncze ludzkie historie też są Panu Bogu bliskie. I on cierpi razem z tymi, którzy cierpią, dlatego jeżeli możemy jakoś im pomóc, jakoś im ulżyć, no to po to jesteśmy i dlatego zapraszamy. Rozumiem, że pierwszy dyżur jutro, tak? Tak, jutro od godziny 17:00.
Będzie już włączony telefon. Na razie jest jeszcze wyłączony. Będą otwarte drzwi, także czekam z takim pewnym dreszczykiem, napięciem, co się wydarzy. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Koordynator ośrodka ksiądz dr Artur Filipiak był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Przypomnijmy, regionalny punkt konsultacyjny dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Kościół otwiera właśnie od jutra co środę dyżury od 17 do 19. Można będzie pisać i na adres mailowy, ale też dzwonić pod numer telefonu 693-700-645. 693-700-645.